Dzień dobry. Wow, naprawdę nic nie widać. Dzień dobry Państwu. W spraw formalnych nazywam się Paweł Kaczek i zarabiam na życie opowiadaniem historii. Ale dzisiaj, jakby jak najmniej z tej formułki o mnie, chciałem zacząć od pytania. Gdybym Was zapytał o to, kto jest lepiej przystosowany do latania: ludzie czy ptaki, to instynktowna odpowiedź, której udzielamy jest, że jednak ptaki. Mamy tę opowieść o Ikarze, który chciał latać, to jest metafora tych wszystkich marzeń ściętej głowy. Tak, chciało się, ale się za bardzo chciało i się potem spadło i tak dalej i tak dalej. Problem polega na tym, słuchajcie, że to nie do końca jest prawda, w sensie takim, że my rzeczywiście nie byliśmy stworzeni do latania, ale zaczęliśmy latać i jak zaczęliśmy latać, to jakoś tak przegapiliśmy ten moment kiedy staliśmy się lepsi od ptaków. Żaden ptak nie leci tak wysoko, żeby polecieć w kosmos. A my ludzie potrafimy. Żaden ptak nie leci tak szybko, żeby lecieć z prędkością na dźwiękową. A my ludzie to potrafimy. Żaden ptak nie potrafi przelecieć Atlantyku za jednym posiedzeniem, bez odpoczynku. A my ludzie to potrafimy. E My mówimy, że ptaki są lepsze, dlatego że myślimy o tych nieśmiałych próbach. Natomiast przegapiliśmy ten moment, kiedy te próby, które stają się coraz lepsze, one stały się takie, że właściwie staliśmy się w tym bardzo mocno niedoścignieni. Żeby położyć rzeczy w perspektywie, słuchajcie, a propos próby i tego, w którym miejscu jesteśmy dzisiaj. Eee, rozpiętość skrzydeł Boeinga 747 jest większa niż długość pierwszego lotu braci Wright. Żebyście wiedzieli, do, do którego momentu myśmy doszli. I my przegapiliśmy ten moment, słuchajcie, kiedy staliśmy się super. Tak samo jest z rozmową o sztucznej inteligencji, bo nie o lataniu będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji. Jeśli rozmawiamy słuchajcie o sztucznej inteligencji, to my mamy to marzenie o sztucznej inteligencji. Problem polega na tym, że. My sobie ciągle zadajemy to pytanie, czy my już tam jesteśmy, czy my już doszliśmy, are we there yet? Eee, I za każdym razem odpowiedź brzmi nie. Eee, te rzeczy, które my dziś nie uważamy za sztuczną inteligencję, kiedy pokazalibyśmy je w przeszłości, one by spełniały te wymagania. Zobaczcie w jaki sposób my przekraczamy granice. Gdybyście pokazali komuś w średniowieczu kalkulator, który wykonuje nawet najprostsze obliczenia, to ludzie mówili, boże, co to za magia. On robi matematykę, która jeszcze nie została wymyślona. Ale w czasach, kiedy kalkulatory zostały wymyślone, my mówiliśmy, to nie jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, gdyby komputer był na tyle inteligentny, żeby pokonać człowieka w jakiejś takiej ludzkiej grze, jak szachy, to by było dopiero coś. Nie? I w 1996 roku e, ibm komputer, Deep Blue pokonał w szachy Gary'ego Kasparowa. I w momencie, w którym to się stało, natychmiast podniosły się głosy, że to nie jest sztuczna inteligencja. Że to są algorytmy. Szachy to jest taka gra, w której można zyskać przewagę brutalną mocą obliczeniową, bo ilość ruchów jest mocno ograniczona. Może ona jest duża, ale jest mocno ograniczona, więc, więc tę przewagę można zyskać potężną mocą obliczeniową. Bo gdyby komputer rozumiał ludzką mowę, gdyby wyłapywał jej niuanse i tak dalej, to by była sztuczna inteligencja. W 2011 roku IBM-owski Watson wygrywa Jeopardy. To jest taki turniej, w którym nie był traktowany jakoś specjalnie, tak? Musiał wysłuchać tego, co było do powiedzenia, a następnie popisać się wiedzą, wyłapać wszystkie niuanse i zgadnąć. Ludzie, słuchajcie, nie mieli z nim szans. Jedyne punkty, które zgarniały ludzie w tym turnieju, pochodziły stąd, że Watson nie naciskał guzika, bo jego pewność odpowiedzi była zbyt niska, żeby go programiści zaprogramowali do tego, żeby ten guzik nacisnął. On zawsze wiedział. Jedynie wtedy dawał szansę ludziom, słuchajcie, e, kiedy nie był według wystarczająco pewny, jego pewność oscylowała w okolicach 60, a nie 80 paru procent, e, ale wtedy powiedzieliśmy: Nie, to nie jest sztuczna inteligencja. Absolutnie, dlatego że e, to nadal jest wiedza, to jest gromadzenie wiedzy, tak? E, gdyby komputery miały intuicję, słuchajcie, gdyby pokonały człowieka w takiej dyscyplinie, która wymaga intuicji, wtedy tak, jest taka gra, e, nazywa się GO. Do 2015 roku komputery nie potrafiły pokonać ludzi w Go, dlatego że ilość kombinacji ruchów jest dużo większa, ale tak naprawdę ta gra wymaga pewnej intuicji. Do 2016 roku, kiedy AlphaGo, komputer zaprogramowany przez Google, pokonał mistrza świata w Go. I teraz my cały czas przesuwamy te granice. I to jest coś, co chciałem Wam powiedzieć. To znaczy, że my nigdy nie będziemy mieli w sztucznej inteligencji która spełnia nasze wymagania dotyczące sztucznej inteligencji, dlatego że my cały czas przestawiamy te granice. I ja nie jestem wam w stanie powiedzieć, kiedy będziemy mieli sztuczną inteligencję, natomiast jestem wam w stanie powiedzieć, jaki jest następny krok w jej rozwoju. I nie wiem, czy ta opowieść się Wam spodoba. Dlatego, że wyobraźcie sobie ciemny pokój. Ciemny pokój, w którym jest ławka. Na tej ławce siedzą trzy osoby. I wpatrują się w wyświetloną białą kropkę na ścianie. To jest mniej więcej taka sytuacja, w której ja jestem w tej chwili. Tak? Jestem generalnie w ciemnym pokoju i mam jedną białą kropkę tam yy, i niczego innego poza nią nie widzę. Zadanie jest bardzo proste. Trzeba ocenić, w jakiej odległości od nas, od tej ławki, jest ta kropka. Problem polega na tym, słuchajcie, że to ćwiczenie ono wykorzystuje pewne złudzenie optyczne. W momencie, kiedy nasz mózg nie ma punktu odniesienia, my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To znaczy, że my zgadujemy bardzo mocno. I teraz na tej ławce siedzą trzy osoby. I pierwsza osoba mówi, że ta odległość to jest minimum 4 metry. Odległość od, od nas od, do, do, do tej ściany. Druga osoba mówi, że nie więcej jak dwa pół. A trzecia osoba mówi, że nie, to musi być więcej niż 3 metry, dlatego że coś tam, coś tam. I teraz te osoby zaczynają ze sobą rozmawiać i one wychodzą z pokoju i naukowcy pytają je, bo to jest eksperyment naukowy. I ludzie pytają tych ludzi, w jakiej odległości jest ta kropka. I teraz ludzie mówią 3,5 metra. 3,5 metra nie jest faktem. 3,5 metra jest opinią, którą oni uzgodnili. Natomiast efekt tego eksperymentu, po to on był prowadzony, jest bardzo fajny. Znaczy, że on pokazuje, w jaki sposób my uzgadniamy ze sobą opinię. I teraz, kiedy ludzie wychodzą z tego pokoju, to ta wspólnie wypracowana opinia, ona po pierwsze wydaje się nam prawdziwa. My uważamy, że to jest prawda, pomimo tego, że dyskutujemy o właściwie zgadywance. A po drugie, słuchajcie, my uważamy tę opinię za naszą własną. E i to jest genialne, słuchajcie, jeśli chodzi o przekonywanie ludzi do na przykład ustalenia wspólnej wersji historii i tak dalej, W storytellingu, czyli czymś, czym, czym uh, zajmuję się. Uh, jeśli pozwolicie ludziom współtworzyć historię, oni uważają fakty, które współtworzyli w tej historii, uh, za naszą własną. Ale to jest coś, czego nie da się, słuchajcie, zrobić z maszyną. Maszyny nie są ludzkie, uh, bo maszyna, słuchajcie, wie, w jakiej odległości uh, jest kropka od tej ławki i nie da się z nią dyskutować. Nie da się jej przekonać do swojej opinii, tak? Uh, to jest coś, Czego my być może byśmy chcieli od maszyn. Bardziej ludzka, sztuczna inteligencja, jeśli ona się ma zachowywać bardziej w sposób ludzki, to ona się powinna dać do czegoś przekonać. Ale czy na pewno my tego chcemy? Projektujemy, słuchajcie, sztuczne inteligencje, które mają nam pomagać. I teraz ja sobie wyobrażam sztuczną inteligencję wbudowaną w samochód, która mierzy obiektywny poziom alkoholu we krwi. I teraz, kiedy ja wsiadam po pijaku do tego samochodu, i mówię, że potrzebuję dojechać tam i tam, system niewzruszenie mówi: I'm afraid I can't do it, Dave. Nie mogę tego zrobić. I teraz spróbujcie negocjować z taką sztuczną inteligencją. A to wcale nie jest, słuchajcie, wydumany problem, bo teraz może się okazać, że ja wypiłem tylko trochę, a wiozę do szpitala dziecko z padaczką. Czy dalej nie powinienem potrafić przekonać tej maszyny do zrobienia tego, co ona chce? I'm afraid I can't do it, Dave. Tak, To jest cytat, słuchajcie, z filmu Odyseja Kosmiczna Stanleya Kubricka na podstawie scenariusza Artura C. Clarka. Temat negocjacji z robotami w literaturze science fiction i w ogóle w twórczości science fiction pojawiał się bardzo często. To jest powód, dla którego Will Smith w filmie Ja robot nienawidzi robotów. To jest w ogóle film na podstawie, zainspirowany właściwie, opowiadaniami ojca robotyki, Izaaka Asimowa. Will Smith nienawidzi robotów, dlatego, że on uczestniczył kiedyś w wypadku. E, I teraz w tym wypadku, w tonącym samochodzie, był on i dziecko. I ro robot ratowniczy, który przypłynął po nich, e, nie dał się przekonać do tego, żeby wyciągnąć dziecko, które miało mniejsze szanse na przeżycie, e, niż żeby wyciągnąć Willa Smitha. Tak? E, I teraz pytanie jest takie: jakiej sztucznej inteligencji my chcemy? Czy takiej, żeby była taka jak my? E, bo to, co widzicie tutaj, to takie nietrzymanie się rzeczywistości. E, na razie może się wydawać dobrą rzeczą, ale. Muszę was zabrać do jeszcze jednego eksperymentu. Wyobraźcie sobie, że widzicie wypadek samochodowy. Katastrofa kolumny rządowej, to się zdarza dosyć często. Sobie. I teraz policjanci, którzy przesłuchują was jako świadków tego wypadku, muszą ustalić bardzo kluczową kwestię. To znaczy, muszą ustalić, jak szybko jechały te samochody. Więc policjant, który was przesłuchuje, zadaje wam pytanie. I on mówi, czy te samochody, jak szybko Twoim zdaniem jechały te samochody, które się. No właśnie, i teraz zmienia ostatnie słowo. On może powiedzieć, że te samochody się dotknęły. On może powiedzieć, że one się stuknęły. On może powiedzieć, że one się uderzyły, zderzyły albo zmiażdżyły. I teraz wiecie co? Jeśli widzieliście ten sam wypadek, to w zależności od tego, jakiego słowa użyje policjant, żeby zadać Wam to pytanie, zmieni się. Ocena prędkości samochodu. O grubo ponad 20%. Co jest dosyć sporą różnicą, prawda? I teraz nie bierzcie tego na wiarę. Sprawdziła to taka pani w 1974 roku. Nazywała się Elizabeth Loftus. Ona zaprzęgła 45 studentów do oglądania materiałów wideo. Materiałów wideo, słuchajcie, z siedmiu losowych wypadków samochodowych, a następnie. Zadawało im pytanie o to, co ci ludzie widzieli, zmieniając te słowa. I teraz co się okazało? Okazało się, że ludzie, którzy dostawali słowa z tej wolnej części, gdzie samochody się dotknęły albo gdzie się stuknęły, szacowali średnią prędkość w tych samych katastrofach, w tych samych wypadkach samochodowych na 50 km na godzinę. Podczas gdy ludzie, którzy dostawali pytania z tej szybkiej części, gdzie samochody się zderzyły, gdzie one się zmiażdżyły. A szacowali w tym samym wypadku, w tym samym materiale wideo, tę prędkość na 60-70 km na godzinę. Mało tego, kiedy w następnym eksperymencie oni zadawali pytanie, czy pamiętasz odłamki szkła leżące na ulicy, to liczba ludzi, którzy pamiętała te odłamki z tej wolnej części oscylowała wokół 14%, natomiast ludzie, którzy dostawali pytanie z szybkiej części czyli te samochody się zmiażdżyły była ponad dwa razy większa nasz kontakt z rzeczywistością określiłbym eufemicznie mianem luźny tak? e, więc ja tutaj słyszałem genialnych prelekcji o podejmowaniu decyzji o różnych takich rzeczach właśnie że my powinniśmy i, i tak dalej i tak dalej tymczasem to nie do końca jest prawda tak? to znaczy że e, my nawet podejmując decyzję, podejmujemy ją na podstawie rzeczywistości którą sobie filtrujemy przez nasz mózg a, a ta rzeczywistość jest troszeczkę inna. I teraz y, mam oczywiście dowody na to. Y, ten pan nas przeprowadzi przez, przez ostatni kawałek, o którym chciałem Wam opowiedzieć. On się nazywa Robert Legato. Jest specjalistą od efektów specjalnych. E, pracował przy Star Trek'u, pracował przy Hugo, pracował przy Titaniku. Za Titanika dostała skara w ogóle. Natomiast e, jednym filmem, o którym chciałem Wam opowiedzieć, przy którym Legato pracował, e, było Apollo 13. I teraz nie wiem, czy widzieliście Apollo 13. Apollo 13 to jest film o prawdziwej misji, którą NASA wysłała z zamiarem no, dolecenia do na Księżyc. Misji, która się nie udała. I film jest o tym, jak zespół naziemny próbuje wykombinować, co tam ci astronauci muszą zmontować w tej rakiecie, żeby bezpiecznie wrócić do domu. Ron Howard, reżyser filmu, Miał absolutnego fioła na punkcie dokładności faktograficznej, dlatego że e, no to są rzeczy, które się rzeczywiście wydarzyły. Miał konsultantów z NASA, którzy pracowali nad tym, żeby pokazywać te sceny w sposób realny. E, natomiast Robert Legato dostał za zadanie nakręcenie sceny startu Apollo 13. E, musicie wiedzieć coś o scenie startu Apollo 13. Istnieje taśma z zapisem. Tego CBS nagrała i można ją zobaczyć. I właściwie Legato mógł ją tylko i wyłącznie odtworzyć, ale on zrobił coś innego. On chciał tę scenę, po przeczytaniu pewnych badań z psychologii, chciał ją przefiltrować przez ludzki mózg. Więc on zaprosił ludzi do sali takiej jak tutaj i wyświetlił im scenę startu rakiety Apollo 13 dokładnie tak, jak ją nakręciła telewizja CBS. A następnie, nie godzina, nie dwa tygodnie później, tylko zaraz po wyjściu z kina, pytał tych ludzi, co oni widzieli. I oni mu opowiadali niestworzone rzeczy. Opowiadali mu na przykład, że widzieli więcej ognia, niż było w rzeczywistości. Opowiadali mu, że widzieli ruchome kamery, których nie było tam w rzeczywistości. Tak? I legato to wszystko rozpisywał i pracował nad scenopisem i postanowił sobie nakręcić scenę nie na podstawie tego, co mógł zobaczyć każdy z nas, tylko na podstawie tego, co ludzie zapamiętali. I podczas ostatniej projekcji filmów NASA e, zebrali się wszyscy konsultanci. Każdy chciał właściwie zobaczyć ten, ten film. Nie? E, na widowni był nie kto inny jak Buzz Aldrin. Facet, który uczestniczył w pierwszej misji Apollo, razem z Illuminem Strongiem, chodził po księżycu. Od tamtej pory był konsultantem dla NASA, żygał właściwie danymi na temat całej misji Apollo, każdej misji Apollo. I on po skończeniu projekcji podszedł do reżysera, do Rona Howarda, który pamiętajcie, miał absolutnego fioła na, na punkcie tego, żeby to było faktograficznie dokładne, i zadał mu właściwie tylko jedno pytanie o jedną scenę z tego głupiego filmu. O te scenę startu rakiety Apollo 13. On go zapytał stary, jak dotarłeś do materiałów, których nawet ja nie widziałem. On był autentycznie przeświadczony, że ogląda prawdziwą scenę startu rakiety, ale ponieważ znał wszystkie taśmy, to stwierdził, Ok, oni musieli dotrzeć do czegoś, czego ja nie widziałem. A legato mówi, nie, to tylko beczka i trochę dymu. Tak? W taki sposób to nakręciliśmy. I teraz. Y to jest coś, czego komputery dzisiaj nie potrafią. Komputery są świetne w odtwarzaniu informacji. Natomiast komputery nie są dobre w tworzeniu i interpretowaniu rzeczywistości. Ale czy na pewno maj 2016 roku, do serwisu Vimeo wpływa jak co miesiąc, pismo. Od wytwórni Warner Brothers pismo, które w żargonie prawniczym nazywa się DCMA Takedown Notice, tak? czyli za naruszenie praw autorskich prosimy o ściągnięcie konkretnych filmów. Warner Brothers ma algorytm, który przegląda całe Vimeo. W momencie, kiedy znajduje dzieło, które ma tak zwany digital footprint, czyli cyfrowy odcisk jakiegoś, jakiegoś dzieła, które należy do Warner Brothers, to prawnik generuje takie pismo i takie pismo jest i taki filmik jest ściągany. A, I teraz jednym z filmów, który ma być ściągnięty, jest zwiastun, trailer do filmu Blade Runner. Filmu Blade Runner z 1986 roku na podstawie powieści Filipa Dicka. Filip Dick tutaj jakby jest dosyć ważną postacią, czy fabuła Blade Runnera jest ważną postacią, bo to jest film, dla tych, którzy nie widzieli, to jest film o łowce androidów na podstawie powieści Filipa Dicka czy androidy śnią o elektrycznych owcach, gdzie Harrison Ford, gra gliniarza, który ściga tzw. replikantów. Roboty, które są nie do odróżnienia od prawdziwych ludzi, a, dlatego, że one się zbuntowały przeciwko swoim twórcom tylko dlatego, że chcą żyć. One miały w programie datę śmierci, a chcą po prostu żyć. A, I teraz, dlaczego, słuchajcie, interesuje mnie a, ten kawałek, ten film, a, który był na Vimeo? Interesuje mnie dlatego, słuchajcie, że to wcale nie był zwiastun Blade Runnera. To znaczy był, ale nie tak, jak myślicie. A, to było dzieło stworzone od początku do końca przez komputer. Był sobie facet, student brytyjski, nazywa się Terence Broad, i on w ramach swojej pracy magisterskiej nauczył komputery oglądania filmów. Oglądania filmów nie w taki sposób, żeby zapisywać klatka po klatce dokładnie to, co widzą, ale wybywania tego sensu, filtrowania rzeczywistości. A następnie poprosił komputer, żeby opowiedział, odtworzył klatka po klatce ten algorytm, znaczy ten e, zwiastun. I teraz e, to jest coś, co algorytm zapuszczony przez Warner Brades pomylił z prawdziwą rzeczą. I teraz e, wiem, co sobie myślicie, że jak porównacie sobie lewą i prawą klatkę, e, zwróćcie uwagę, że ten komputerowy algorytm jakoś tak nie do końca czuje nosy. E, nie? Wydaje mu się, że nosy są totalnie zbędne dla oglądania filmu. E, Natomiast komputer, słuchajcie, potrafi opowiedzieć e, pewne rzeczy. Teraz wiem, co się wam wydaje. E, wydaje wam się, że... E, I to, to jest coś, co, co, co e, jest niesamowite, tak? Komputer potrafi opowiedzieć zwiastun Blade Runnera w taki sposób, by wydawał się rzeczywisty dla innego komputera. Co jest już scary shit samo w sobie, e, ale teraz patrzycie na to i mówicie, Boże kochany, jaki głupim trzeba być, żeby nie potrafić odróżnić tego, co wygenerował komputer, e, od tego, co... Prawda jest gestem Blade Runner. Przecież ten algorytm jest głupi, jak but, tak? To jest niemożliwe. Zwłaszcza jak w ruchu to oglądacie. Te dramki migają i tak Ale chciałem Wam przypomnieć na koniec o tym, co mówiłem na samym początku. To jest kwestia ilości prób, tak? Rozpiętość skrzydeł Boeinga 747 jest większa niż długość pierwszego lotu braci Wright. I to jest następny krok, słuchajcie, w rozwoju sztucznej inteligencji. Dzień, w którym komputery nauczą się opowiadać historie, które dla nas ludzi są nie do odróżnienia od rzeczywistości. On będzie jednocześnie piękny i straszny, ten dzień. Dziękuję Wam bardzo.